serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj nas. Duchu Święty, wołamy, rozpalaj cały Kościół, cały świat. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem cudownym, pięknym, delikatnym, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, bo Ty jesteś światłem, który nie gaśnie. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Dusza lama tłomaneno. Rozpalaj serce. Rozpalaj, rozpalaj. Duchu Święty, Duchu Święty, rozpalaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, Ciebie, Panie. Bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Maria, alleluia. Aria, malacheno. Alacheno. Amalehet alalem. Alacheno. Alacheno. Hamele, Maranatha, 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 Ibishama la la le,
malahano maranata ipalacho adonale veshalat elon adonai adonai. Zaśpiewajmy pieśń, która jest w oparciu o Apokalipsę. A to stoi u drzwi i kołacze. Jezus stoi u drzwi. Pierwszy i ostatni, żyjący. Jaśniejący jak słońce. Puka. Otwórzmy Panu. Niech wejdzie. Niech wejdzie do Twojej duszy. Oto stoi u drzwi, mówi Pan. Ale my również stoimy u drzwi nieba. Panie, otwórz nam, abyśmy weszli i jeszcze żali z Tobą na wieki. Pukamy, otwórz nam. Powiedziałeś, kto puka, temu otworzą. Pukamy, otwórz nam. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto stoję i kołacze, mówi Pan, mówi Pan. Oto stoi kołacze, jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał na wieki. A on ze mną. On ze mną będzie wieczerzał. Oto stoję. Panie, drzwi otwarte są. Wejdź do środka, do środka mego serca. Jeśli kto usłyszy mój głos, Maria, le. Drzwi otworzy. Wejdź, Panie, i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi. Panie, słyszymy, że pukasz. Otwieramy Ci. Wejdź i zamieszkaj. I wieczerzaj z każdym z nas. W nas i z nas. Wieczerzaj. Czyli Ty ofiarujesz nam siebie, a my siebie Tobie. Siebie samych. Ty dałeś nam siebie w miłości i my dajemy siebie Tobie w miłości. Wieczerza wiekuista już trwa. Jest w Królestwie Światłości. Wierzymy, że tam będziemy.
Zapowiedź tego to uczta na ziemi, ofiara miłości, msza święta. I zapowiedź tego to również ta adoracja, te modlitwy, te rekolekcje. Zmierzamy ku chwale Twojej. Biedni, zranieni grzesznicy, pokutujący, nawracający się, ale miłujący, ufający. Przyjdź, Panie. Usiądźmy. Otwórzmy Księgę Życia, czyli Pismo Święte. A w Księdze Życia jest Księga Zwycięskiego Lwa z pokolenia Judy, czyli Księga Apokalipsy. 5 rozdział. Bo będziemy czytać i rozważać całą Apokalipsę. Pan powiedział, że błogosławiony jest ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają Księgę Apokalipsy. Czyli otrzymujemy błogosławieństwo, kiedy to czynimy. Także teraz to się spełnia. Błogosławieństwo Jezusa, Lwa, zwycięskiego Lwa. Mów do nas, Panie. Mów, Baranku. Mów, Lwie, Jezu Chryste. Bóg wręcza Barankowi Księgę Przeznaczeń. I ujrzałem na prawej dłoni zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, opieczętowaną 7 pieczęciami. I ujrzałem potężnego anioła obieszczającego głosem donośnym, kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie. A nie mógł nikt. Na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Także otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z 4 istotami żyjącymi, a kręgiem starców stojącego baranka jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 4 istoty żyjące i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając
harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity. I krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami. I będą królować na ziemi. I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i istot żyjących i starców. A liczba ich była miriady, miriad, tysiące, tysięcy. Mówiący głosem donośnym, baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło. Zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków, a cztery istoty żyjące mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Baranek ukazany w tym fragmencie, w tym rozdziale, to Chrystus, który jest Panem życia, który ma władzę nad każdym stworzeniem, nad każdym człowiekiem. Ta księga, którą otwiera baranek, a wcześniej nikt nie mógł tego uczynić. To jest właśnie księga, którą otworzyć może tylko On, który jest Panem, Władcą, Bogiem, który kieruje losami świata i ludzi. Tak, że każdy ma jednak wolność podejmowania decyzji,
posłuszeństwie barankowi, lwowi z pokolenia Judy, albo sprzeciwianiu się jego władzy. Jezus jest tym, który zapisał nas w Księdze Życia. On daje nam życie. Tak jak powiedział apostołom, cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Wierzymy, że także i nasze imiona są zapisane w niebie, w Księdze Życia Jezusa, Baranka. On zwyciężył, on jest z pokolenia Judy. Bo Pan Jezus również fizycznie narodził się jako właśnie z domu i rodu Dawida, a jednocześnie z pokolenia Judy, bo Dawid pochodził z pokolenia Judy. Więc Pan Jezus jako nowy Dawid z pokolenia Judy. Zwycięski lew, o którym mówiły proroctwa i z Księgi Liczby, i z Księgi Izajasza. Lew to na ziemi stworzenie, które jest nazywane królem zwierząt. Piękne zwierzę, potężne, silne, mądre, któremu nic się nie oprze i nikt. Pokona wszystko, zwycięży wszystko. Więc Chrystus jest rzeczywiście duchowym lwem, pełen potęgi i chwały. Jezus Chrystus jest tym, któremu wszystko służy. Ma pełnię władzy, pełnię wiedzy. Wysyła swojego ducha na całą ziemię do serc ludzi, którzy go przyjmują, którym przeznaczył niebo. W niebie odbywa się piękna liturgia, która jest skierowana na baranka ku chwale Ojca Niebieskiego. Nieustannie płyną tam modlitwy. Również modlitwy, które ludzie odmawiali na ziemi, święci, pańscy, są trwałym skarbem tych dusz w niebie. Modlitwy, które przyniosły Bogu chwałę na ziemi, dalej przynoszą Mu chwałę odmawiane przez tych ludzi teraz w niebie. Śpiewają pieśni. Śpiewają na cześć Boga. Więc w niebie jest piękna muzyka, melodia, piękne śpiewy, harmonijne, bo zjednoczone z Bogiem. Wszystko tam wyznaje, że baranek jest godzien otrzymać potęgę, chwałę, bogactwo, mądrość, cześć, błogosławieństwo. Wszystko należy się barankowi. Wszyscy służą z radością swojemu Panu. Wszyscy upadają przed Nim, aniołowie, jako istoty żyjące dla Niego, starcy, czyli święci, szczególnie Starego Testamentu. Wszyscy oddają Mu pokłon. Wszyscy wielbią swojego Boga. On, baranek Jezus Chrystus, czyni z ludzi swoje sługi, których nazywa duchowymi kapłanami, duchowymi prorokami, duchowymi królami, tak jak właśnie Kościół Święty potwierdza to, co w Księdze Apokalipsy jest wyrażone. Czyli kto wierzy w Pana, w Jezusa Chrystusa, bierze udział w Jego królowaniu, w Jego kapłaństwie, w Jego prorokowaniu. Czyli mamy składać ofiary Bogu jak duchowo, jako duchowi kapłani, tak jak kapłani to czynili w Starym Testamencie. Mamy panować nad złem, tak jak Chrystus daje nam władzę panowania, władzę nad złymi duchami, swoim apostołom dał. Czyli żeby zło nie panowało nad nami. Królować to znaczy mieć udział w królowaniu,
właśnie w Królestwie Chrystusa, w Jego królowaniu, w Jego panowaniu. Niech On w nas króluje. Bycie prorokiem, prorokowaniu o Bogu, który przychodzi i który przyjdzie, który zmartwychwstał i który żyje, który objawia się nam tutaj, który objawia się wielu duszom na całej ziemi, aby oni prorokowani o Nim zapowiadali wielkie dzieła Jego, przedziwne, zachwycali się nimi, zachwycali się Bogiem. Jak Bóg umiłował nas, my mamy umiłować Boga, zakochać się w Nim. Jezu, umiłowany Baranku, piękny Lwie z pokolenia Judy, silny i potężny Boże, godzin chwały, czci i uwielbienia, dołączamy do wszystkich, którzy są w niebie, przed Twoim tronem. My również tu upadamy przed Tobą i mówimy, że jesteś tym, który może otworzyć i otworzył księgę. Księgę życia. Księgę, w której wierzymy, że wypisałeś swoją krwią nasze imiona. Panie, uświęć nasze życie. Uświęć tych, za których się wstawiamy. Uświęć ludzi Kościoła, odpowiedzialnych za Kościół. Uświęć cały ten świat. Panie, tyle dusz Ciebie nie zna. Tyle dusz pragnie Cię poznać. Tyle dusz odrzuciło Ciebie. Tyle dusz nienawidzi Ciebie. Tyle walczy z Tobą, ale my miłujemy Ciebie. Miłości zraniona, niekochana, ukrzyżowana. Baranku cichy, a jednocześnie potężny Lwie. Wyznajemy, że wiara nasza jest prawdziwa. Wyznajemy Ciebie. Wyryj także swoje imię w naszych sercach. Niech nasze życie będzie taką księgą duchową, w której jest wyryte Twoje imię. Panie, Apokalipsa coraz bardziej staje się dla nas jasna, przejrzysta. To znaczy rozumiemy ją coraz bardziej. Chcemy przyjmować te proroctwa, które w niej są zawarte. Przyjmować te pouczenia, różne zalecenia, także słowa upomnienia. Chcemy być przemieniani, Panie, przez Twoje słowo, przez to słowo również, aby stać się do Ciebie podobnymi we wszystkim, aby stać się duchowo jak baranki, aby naśladować Ciebie baranka i duchowo jak lwy, naśladując Ciebie lwa. Panie, prowadź nas według woli Ojca, w Duchu Świętym. Maryjo, Matko Baranka, Matko Lwa, módl się za nami. Janie Chrzcicielu, pokorny, a jednocześnie odważny, mocny i silny Bogiem, módl się za nami. Można teraz też szczególnie prosić o wstawiennictwo świętego Jana Chrzciciela. Mamy tutaj baner przedstawiający świętego Jana. Po każdym wezwaniu można powiedzieć: święty Janie, módl się za nami. Święty Janie, proszę, prowadź naszą wspólnotę do światłości, do Jezusa, baranka i lwa. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
módl się za nami. Módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, prosimy Cię o wypełnianie woli Bożej. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. 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 Święty Janie Chrzcicielu, Ty, który powiedziałeś, że nie jesteś godzien rozwiązać sandałów Jezusowi. Naucz nas pokory. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, nawracaj kapłanów, osoby zakonne i osoby na misjach. Jednocześnie zapraszaj, aby były nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, prowadź nas, abyśmy się wspaniale przygotowali do tych świąt Bożego Narodzenia, ale aby w naszych rodzinach, w naszych domach zagościła święta rodzina. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. Szala Maria Malon, Adonai, 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 Malachalon, Adonai,
Adonai, Adonai.